te związki pomiędzy trzema wspomnianymi zagadnieniami mogą być interesujące z dwóch powodów. Po pierwsze, dla osób, które są w jakiś sposób związane z osobami, które cierpią na zaburzenie ze spektrum autyzmu, czy też właśnie dla samych tych osób, ponieważ może pojawić się u nich taka właśnie intuicja, że w pewien sposób ich, z uwagi właśnie na te zaburzenia, ich odpowiedzialność, czy też wolność działania są ograniczone. Drugi powód, dla którego te związki są interesujące, wynika z tego, że autyzm jest pewnym granicznym przypadkiem, który jest właśnie rozważany, gdy bada się problem odpowiedzialności i wolności działania i właśnie może nam powiedzieć coś o tym, jak o naszym rozumieniu tych dwóch pojęć, czy też nawet jak powinniśmy je rozumieć. Warto również podkreślić, że ta odpowiedzialność, o której mówię, to jest odpowiedzialność moralna, a nie prawna. Różnica jest taka, możemy ją w taki uproszczony sposób przedstawić, tak, że gdy idzie o odpowiedzialność prawną, to przypisujemy ją na podstawie norm prawnych, natomiast odpowiedzialność moralną na podstawie norm moralnych. Konsekwencja tego jest taka, że będą takie zachowania, za które byśmy przypisali zarówno odpowiedzialność moralną, jak i prawną, ale są też takie, za które przykładowo przypisujemy jedynie odpowiedzialność moralną, a nie prawną, i takie w przypadku, które przypisujemy jedynie prawną, a nie moralną. Dlaczego jest tak, że intuicyjnie wydaje nam się, że w przypadku osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu ich odpowiedzialność czy wolność działania jest ograniczona? No wynika to z tego właśnie, że wolna wola, wolność działania jest uznawana często za warunek konieczny do przypisania odpowiedzialności i można to łatwo zilustrować w takich, no można powiedzieć, codziennych przypadkach. Jeśli na przykład mamy do czynienia z zachowaniem, które wynika z przymusu, czy też zachowaniem dzieci, albo też niektórych dorosłych, których rozwój psychiczny czy moralny jest w jakiś sposób zaburzony, no to właśnie będziemy mieli takie intuicje, że ich wolność działania jest ograniczona i to przekłada się na możliwość pociągnięcia ich do odpowiedzialności, przynajmniej w pełnym znaczeniu tego słowa. Dlaczego tak jest? Skąd to się bierze? Przede wszystkim dlatego, że jedna z takich sytuacji, kiedy zdroworozsądkowo wydaje nam się, wolność działania jest w jakiś sposób ograniczona, zachodzi wtedy, kiedy człowiek nie zdaje sobie sprawy do końca znaczenia swojego czynu. Czyli nie ma takiej zdolności, można powiedzieć, do uwzględnienia wszystkich informacji o swoim czynie, które by mogły posłużyć do jego należytej oceny. Odwołując się do przykładu, ilustrując tą zasadę, moglibyśmy choćby powiedzieć o sytuacji człowieka, który nie jest w stanie ocenić konsekwencji swojego czynu. Czyli jeśli ktoś na przykład nie jest w stanie przewidzieć, jak jego zachowanie będzie przekładało się na sytuację drugiej osoby, nie jest w stanie spojrzeć na swoje zachowanie z perspektywy drugiej osoby, wtedy możemy mieć właśnie wątpliwości, czy on do końca zdaje sobie sprawę ze znaczenia swojego czynu. I właśnie te wątpliwości przekładają się na wątpliwości dotyczące jego odpowiedzialności. Czy możemy za takie zachowania pociągnąć kogoś do odpowiedzialności. I właśnie z taką sytuacją, wydaje się, możemy mieć do czynienia w przypadku osób ze spektrum autyzmu. I zgodnie z taką wiodącą teorią, która ma na celu wyjaśnienie, skąd bierze się autyzm, odwołując się do mechanizmów psychicznych, osoby cierpiące na tego typu zaburzenia mają trudność w przypisaniu innym osobom myśli czy uczuć, mają trudność w interpretacji drugiej osoby, czyli krótko mówiąc, ich możliwość spojrzenia na swoje zachowanie oczami drugiej osoby jest w poważny sposób ograniczona, a czasem może jej nawet w ogóle nie być. Stąd też właśnie może wynikają nasze intuicje, dlaczego właśnie w przypadku tych osób ich
odpowiedzialność i wolność działania jest ograniczona, jednak warto tutaj podkreślić, że nie jesteśmy w stanie przy obecnym stanie wiedzy wskazać precyzyjnie, w jaki sposób te uszkodzenia czy brak w ogóle teorii umysłu przekładają się dokładnie na możliwości czy też ograniczenia osób cierpiących na zaburzenie ze spektrum autyzmu. Wydaje się, że no, na pewno sam fakt wystąpienia takiego zaburzenia nie jest jeszcze wystarczający, żeby powiedzieć, że ktoś nie może działać w sposób wolny, czy też nie może być odpowiedzialny za swoje czyny, ponieważ no, też zdarzają się przypadki, jest mnóstwo przypadków osób, które choćby osób z wysoko funkcjonującym autyzmem, w przypadku których wydaje się, że z wielkim wysiłkiem, co prawda, ale są one w stanie uwzględnić perspektywę drugiej osoby. W związku z tym w przypadku ich zachowania no, wolność i co za tym idzie odpowiedzialność nie wydają się w jakiś poważny sposób naruszone, ale z drugiej strony wiemy też, że są takie przypadki osób autystycznych, które mają ogromne trudności wejścia w interakcje społeczne, z problemem interpretowania drugiego człowieka, zrozumienia tego, że ich zachowanie narusza jakieś ważne dobro, liczące się dobro dla drugiego człowieka i również no, trudno je po prostu nauczyć tego, że powinny wziąć pod uwagę tą perspektywę, kiedy no, zastanawiają się, jak się zachować. Stąd też można przypuszczać, że w przypadku tego typu osób faktycznie ich wolność i co za tym idzie właśnie odpowiedzialność będą poważnie ograniczone.